Rozpoczęli w Nowej Soli, potem był Świebodzin, a następnie Sulechów. W ten weekend będą w Zielonej Górze, a 9 czerwca zawitają do Krosna Odrzańskiego. Mowa tutaj o cyklu wyścigów rowerowych Grand Prix Kaczmarek Electric MTB, który każdego roku cieszy się sporą popularnością wśród lokalnych fanów dwóch kółek. Rok 2024 jest dla cyklu wyjątkowy, bo to 15. edycja. Krosno Odrzańskie od 2018 roku jest stałym punktem na mapie wyścigu. To będzie już 7 raz, kiedy kolarze pojadą ścieżkami gminy. To tylko potwierdza, że warto przyjeżdżać do Krosna Odrzańskiego. Krosno tak się wpisało w nasz maraton, że z roku na rok to jest tak naturalne, że Krosno jest w naszym cyklu, że nie mogło być inaczej. W ubiegłym roku na starcie pojawiło się ponad 300 uczestników. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, dla kolarzy przygotowanych jest kilka dystansów, od 10 do ponad 70 km. Wiele osób na krośnieńskie trasy wraca regularnie. Trzeci raz jechałem i to jest zupełnie nie do porównania do tego, co było wcześniej. Mega. Wreszcie są podjazdy. To co najlepsze. Dwa razy można było przejechać. Super. Wyciągnęliście z tego terenu to co najlepsze. Super. Trasa szybka, trochę piachu, ale przyjemnie. Pierwszy raz w Krośnie, czy już kolejny? Nie, już kolejny. Co roku tutaj praktycznie. A no to w porównaniu do zeszłego roku? No było trochę nowych odcinków. Ciekawszych? Trochę się powtarzało, trochę w drugą stronę. No zawsze jest ciekawie, jak jest coś innego. Szybko i trochę ciężko, bo w tygodniu mam walkę z alergią, co nie pomagało mi. Cały czas gdzieś mnie zaduszało, także stąd też jakby dystans mini. Ale okej, ciężko, ale pozytywnie. Zapisy na czerwcowy wyścig dostępne są na stronie mtb.ke.pl. Miejsce startu i mety oraz biuro zawodów tradycyjnie zlokalizowane będzie na placu Unii Europejskiej. Start wyścigu w niedzielę 9 czerwca o godzinie 11. W ramach imprezy rozegrane mają zostać także wyścigi dla najmłodszych.